Witam Was w kolejnej części Loco Roco. To wygląda interesująco. Zobaczmy, co to takiego. Jakiś orzech? Czy coś? Wyspy. Wielka fal... A. Wielki wieloryb. I dobrze. Czy jesteśmy zjedzeni żywcem? Po raz kolejny jakiś wredny stwór postawił nas zjeść. I znowu będziemy musieli się jakoś z niego wydostać. Chcę! Chcę! Ale przynajmniej jest dobre jedzenie w środku. Więc mogę tu zostać na zawsze. Nie ma problemu. Ale pozwól mi je dorwać! Chcę je zjeść! O ty draniu. No, dobrze, jeszcze tylko jeden. I mogę sobie pójść dalej. Nie ma problemu, dziękuję. To do widzenia. Chociaż tam coś mogło być, ale nie skoczył mi Loco Roco dobrze. Tutaj. Czy to jest jakaś trampolinka? O! To może być całkiem zabawne, chociaż nie ma tutaj nic więcej. To czolo. Panie Boczolo. Panie wredna, niebieska, zielona, brzydka sowo. O ty mały draniu. Nie, nie, ty, chodź, 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 chodź. O ty, zemsta będzie słodka. No. I dziękuję za owocek. No. Nie lubię tych przeciwników. Mogą się okazać dosyć problematyczni. Już przez niego straciłem jednego pekeronę. I nie jestem z tego powodu zadowolony. Owoc. I... Nie, nie, nie. Tam. Tam coś jest. O, tutaj w sumie wyżej też coś jest, ale tutaj mamy... owoce, który może być całkiem mimo wszystko ciężki do zdobycia, chociaż już go mam. Ale do góry jeszcze coś, jakieś owocki zdecydowanie są. Ale przedostanie się do tego wszystkiego może być trudne. I prawie przeskoczyłem dalej do poziomu. Trampolinki tutaj są chyba najgorszą sprawą, jeśli chodzi o poruszanie się. Jak mam doskoczyć do wyżej? Chyba w ten sposób. I muszę trafić idealnie do tego jednego owocka. No tak. Wyobrażam sobie, że ta gra może trwać bardzo długo, jeśli zdobywamy wszystko. Nie widzę. Nie widzę tutaj sprzeczności co do tego. Może ja po prostu pójdę dalej. Bo to myślę, że mogłoby potrwać zbyt długo. I... Nie. Nic się nie kryje tutaj nigdzie. Nawet nie muszę się zmniejszać. Przełyk i tak tutaj mnie wciśnie. Nie ma problemu dla niego żadnego. O, witaj. Ciebie też tutaj zjadł, jak widzę. Połyka wszystko, nieważne czy to przyjaciel, czy wróg. Wszyscy ucierpią, wszyscy zostaną zeżarci żywcem. Nie ma litości dla nikogo. I... Dziękuję. Dobra. To w każdym razie
Co tutaj mamy? Czy już może wyjście z tej kreatury? Czy też nie? No nie. Jeszcze trochę muszę tutaj posiedzieć. Ta ściana wydaje się interesująca, ale... Nie, tylko się odbija. Czy to jest kość? To był chyba błąd graficzny. Ale kto wie, może to było planowane. To jest całkiem szybkie przejście, chociaż pewnie jest to tak zrobione, żeby gracz biegł jak najszybciej, ale tam skrywały się sekrety, które właśnie gracz przegapił. Pikori! Chodźcie do mnie. No. To w sumie poszło całkiem szybko, mimo wszystko. A nie, to nie jest coś, przez co można wyskoczyć. No, przybyliśmy z powrotem do krainy naszego Pekerone. A ty dasz radę się? Dasz radę. Kuna Kona. Tylko wersja większa. Bardziej dorosła. I dziękuję za tą oto część do domku. Mudge. To do widzenia. Tobie też. Przy okazji. 13 owoc. Wydaje się nieszczęśliwy, ale... To nie ma znaczenia. Poziom zostanie zakończony szczęśliwie, mimo że mam tylko 13 owocków. Ale jestem ciekaw jak zwykle, jak to jest z tymi muszkami tym razem na przykład. Nie wydaje się to zbyt dobre. Więcej muzyki, dziękuję. Nie, zostajmy może przy tobie. Czy to jest coś nowego? Nie, to już było. Jeszcze chyba w pierwszym świecie. Tak mi się w każdym razie wydaje. Interesująca rzecz. To na pewno. Takie mechanizmy, które będą mnie tutaj chyba przenosiły. Co też będzie się równało niebezpieczeństwom, jak na przykład tutaj. Które już nas będą czyhały. I pewnie niebezpieczeństwo oznaczające sprytnie ukryte sekreciki. O. To mi się kojarzy z pewną rzeczą. Ciekawe nawiązanie. Nie poinformowałeś mnie za późno, mój drogi. Ale nieważne. Mam nadzieję, że żaden z was nie postanowi na mnie spaść czy coś, nie wiem, bo któryś może z was jest poruszający się, czy... Albo po prostu cała ściana, cały sufit się przesunie. Już myślałem, że tutaj zostanę na zawsze. Okej. Więc... zabawnie. Ogólnie mówiąc. Czy to się jeszcze tutaj przesuwa? Tak. Ale nic tu nie ma. Jestem uwięziony! Pomocy! Dobra.
Gnioki, znaczy nie. Wiedziałem, że zapomnę, jak się zwiecie. No i mnie zniszczyły. Hela Kerry. Oraz chyba drugi przez nich straciłem Lokoroka, chociaż chyba przez nich? Nie, chyba wcześniej przez kogoś innego. No tak, przez sowę wredną. Ale już mi się nie podobałem te Hela Kerry. Okej, okay, tutaj wchodziłem. Chociaż tam była jeszcze jedna przepaść, ale chyba już do niej nie dojdę. Tam była jeszcze jedna dziura w momencie, gdy jakoś przelatywałem przez tamten sekret, więc pewnie tam był malutki sekret w sekrecie, ale kto wie. Niech no pomyślę. Okej. Okay. Niech będzie. Tylko teraz pytanie, czy za chwilę nie spotka mnie coś, co może przerwać mój swobodny lot i okazać się wielką przeszkodą. Togę. A nie. Jednak żaden togę nie postanowił przerwać mojego dobrego lotu. Ale tutaj sekret wydawał się dosyć oczywisty. Gnioki. Co tutaj skrywasz przede mną, mój drogi? Wielką muchę lokodomku. Dobra. Dalsza droga jest tutaj w dół w takim razie. Łożeś ty! No to chyba po tym Lokoroku. Tak, już go nie ma, już zaginął. Tak, oto Togę jest właśnie tutaj bardzo niefajnym zagrożeniem. Nie! Nie tam! Nie pozwalam na to, chociaż tego Picori wezmę, ale nie pozwalam na to. Togę chyba nawet potrafi nasz Togę wredny sprawić, że stracimy aż 4 Lokoroko, więc no, ogólnie zabawnie. Już tutaj dokończyłeś dzieła? Tak. Dokończyłeś dzieła. Dobra. Ciebie zabieram. To wydaje się podejrzane, ale... O! Udało się. To pewnie zrobi to samo. Tak. Bo tak statycznie, tak statycznie by tam do góry sobie tak swobodnie było, tak bez celu. Myślę, że nie. I zaatakowało znienacka. Okej, okay, tędy już przelatywałem. Tak, tutaj wchodziłem do sekretu. To się zgadza. Nie. Wracaj. Nie pozwalam na to. I... Czyżby koniec? Dobra, tam do góry się nie wdrapię. I kolejny pojemniczek. 15. To całe szczęście, że mam 15. Bo nie wiem, co by się wydarzyło, gdybym nie miał. Pewnie
Pewnie by mnie wysypało na dół. A tutaj w takim razie mnie przeniesie do jakiegoś sekretu. Tak mi się w każdym razie wydaje. Ja, to wydaje się na sekret. Nie. Chcę dojść spokojnie do końca tego poziomu, bez żadnego tracenia niczego. O. No właśnie, coś tu musiało być. Nie mogło być tak, że czegoś tutaj nie ma. Dobra, zakończmy ten poziom wszyscy razem. Jeden nieco większy, ale niech będzie. Siedemnaście. Trzysta! Dobrze! Podoba mi się ten wynik. 300 na 300 jest dobrym wynikiem. Ale jeden mój gdzieś zaginął w akcji. No dobra. Dziwnie wyglądające drzewko. Znowu to zrobiłem? No dobra, dobra, takie drzewko. Będziemy właśnie po tym drzewku chodzili. To też już oczywiście spotkaliśmy. A więc tak to działa. Taki dziki sekrecik. Tutaj ukryty. Ej, nie pozwalam na zjadanie mnie czy coś. A tutaj nie wydaje mi się, żeby można było jakoś przejść. Poruszające się drzewko, a to wygląda. Okej. Tutaj żadne gałęzie się nie ukrywają. O, biedny morza. Jak mi przykro, nie uda ci się do mnie przedostać. Chociaż teraz możesz nie mieć z tym większych problemów. Ale spokojnie, ja przed tobą uciekam. Wrócimy do ciebie innym razem. Czyli tuż, czyli za momencik. Albo jeszcze gdzieś indziej pójdziemy. A, po prostu się tutaj cofnę. No dobra, czyli nie uniknę spotkania z tobą, mój drogi. Nie zrobiło to na ciebie wrażenia, jak widziałem. Ale to już jak najbardziej. O nie. Dobra, przeskoczony. To wydaje się interesująca. Interesująca rzecz. Ale nie, tutaj nic nie ma ukryte, prawdopodobnie. Zabawna roślinka, o zabawnej nazwie, która może być dosyć ciężka do przeczytania. Butregeneu, który chce nas zjeść. Może ja cię ominę. Jedna z dwóch roślinek, które potrafią być zabójcze. Nie wracam do ciebie. Tutaj nie ma nic dalej. Ale może coś tutaj wyrośnie? Nie. Po prostu muszę na ciebie wskoczyć. Oczywiście jak najbardziej umiejętnie. Aha. Działasz... Nie? Dobra. Chyba nie rozumiem, o co tutaj chodzi, ale to skoczyłem tutaj. No i tak, tutaj... Tak, myślałem, że coś... Że
nie bez powodu można tutaj się postarać o to, żeby skoczyć. I kolejny wir. Boczalo, boczalo, mój drogi, boczalo. Widzę, że masz też przyjaciela. Ale jeśli strzelasz w drugą stronę, to nie ma z tobą żadnego problemu. Nie łap mnie. Zostaw mnie. O, chwila. A to cwanie się tutaj ukrył. Ale coś może się ukrywać tutaj. Nieważne. Nic tu nie ma. Nie warto było. Coś na ten... Ojejku. Togę, 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 przyjacielowie. Jak ja was dawno nie widziałem. Dobra, to jest roślinka numer 2. I można ją rozróżnić właśnie po kolorze owocka. Co? Kopulicho. Jeśli... Tak, to jest... To jest... Kopulicho. Na którego trzeba uważać, bo tutaj wystawia nam fałszywy owoce, który nie jest czymś, co można zebrać, a jeśli się nie wyrwie... Jeśli się nie wyrwiemy z ucisku tego potwora, to może nas łatwo zjeść. Ale... No, nie chciałbym prezentować jego wyglądu, chociaż może byłoby warto, ale on mi zje. On mnie tak bardzo zje, jeśli to zrobię. Ale za to wy tutaj mnie gdzieś zaniesiecie. Więc tia, fałszywe owocki z tą roślinką też mogą być dosyć zabawne. Będzie trzeba zwracać uwagę od teraz na kolor właśnie naszych owoców. Zniknęliście. Niech będzie. Więc jeśli zobaczymy jakąś podejrzanie wyglądającą roślinkę, to oznacza to, że to nie jest zbyt zdrowa roślinka dla nas. Prawdopodobnie. Tak, to ciebie może wezmę. Na tę togę chyba dosyć niełatwo się nadziać. Ale kto wie? Może jest na to jakiś sposób. O tak. O tak! Tego właśnie było mi trzeba. Zabierz mnie stąd. Czy tam jest bezpiecznie? To jest dobre pytanie. Pewnie nie. Na coś krzyczą. Więc mam pewne obawy, czy to jest bardzo bezpiecznie, czy też nie. O, witaj. O, ty sprytny. Coś, mamy naprawdę dużo czasu, zanim coś zrobią naszym Heronem, więc albo nic im nie zrobią ostatecznie, albo jednak po pewnym czasie coś zrobią, ale nie chciałbym testować. O. No dobrze, mój moju, idę po ciebie. O, dobra. Owocek. No i świetnie.
I w takim razie co mam zrobić? Chyba ten wir teraz działa nieco lepiej po wciśnięciu przycisku. A może i nie. To wydaje się dosyć ciężkie, ale ta dwójka się tutaj dostała. Na całe szczęście. I możemy się już połączyć. Nie musicie już tam podążać. To nie jest już dobry pomysł. Możemy za to przejść. To jest sekret. Prawdopodobnie. Ale tak, to jest zdecydowanie sekret. No już, ustawcie się. Nogi. I mój owoc, pochodź ze mną. Muszko. Czemu ja to teraz mylę? Nie wiem. A, tu jest koniec poziomu. I nic tutaj nie ma. Okej. No to będziemy mogli przejść do ostatniego poziomu tego świata, czyli wielkiej oczywiście siedziby Moja. Niedużo muszek mi zostało, bo całe dwie. I znowu gdzieś jeden mój przepadł. Ale możemy przejść do finału tego oczywiście trzeciego świata. Razem z Pekeronem. Tak, razem z Pekeronem. I po raz kolejny czas pokrzyżować plany naszych modżów. Modża? Nie, to nie jest Modża. To jest nasz przyjaciel, Lokoroko zwany Budzi. I to jest jego motyw muzyczny. I tak, to jest ulubiona plansza naszego Budzi. Plansza siedziby modżów. Całkiem interesujące, że akurat właśnie ta. No i wydaje się taki podobny do nich, jakby był szpiegiem. Jakby śledził ich poczynania, one myślą, że to jest jeden z nich. Chociaż pewnie i tego zaatakują. Nie może być pewnie tak łatwo. I również jest to całkiem fajny Lokoroko, zdecydowanie. Coś czuję, że to togę będzie się poruszało. Mam takie dzikie przeczucie, że jednak będzie się poruszało. Z jakiegoś powodu, nie wiem. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się wydaje. Ale zobaczymy. Dobra. Trzy przyciski do naciśnięcia. Spróbujmy to zrobić. Udało się prawie. Ale nie do końca. No, to było prawie naciśnięte, ale gra tego nie wychwyciła. To jest trudne. Udało się. I nagrodą jest jeden owoc. I moj. Dobra. Tak, Budzi będzie teraz Lokoroko, z którym będziemy podróżowali. Przez jakiś czas. O dobra, ty się jednak nie poruszałeś. A to ciekawe zaskoczenie. Witaj Noki. Dosyć... Znaczy gnioki, dosyć zdenerwowane jak zawsze. Czyli ten, który będzie mnie jakby strzeliwał w górę. Z tego mogę tutaj doskoczyć.
więc zobaczmy, co to mi przyniesie, ale to nie jest takie proste, na jakie wygląda. Chyba, że mogę przeskoczyć od razu z ciebie tutaj. Dobra, jestem. Jestem. O, świetnie. No i kolejny mój. Nioki. Można ruszać dalej. No dobra, nioki. Czyń honory, mnie wystrzel. Prosto w łapę śmierci. Okej. Ciekawe, co to są w ogóle za łapska. Nie wydają się zbyt przyjemne. I słyszę dziwne dźwięki. A, koło. Które porusza się naprawdę szybko. Będzie trzeba raczej je jakoś tutaj przeskoczyć, niż próbować z nim jakoś walczyć. Jest zbyt szybkie. Ale te za to poruszają się w całkiem dobrym kierunku. Ale czuję pułapkę za chwilę za nimi, chociaż nie ma żadnej. Ale jest modża, które nas jednak rozpoznały. Jednak nie myślę, że jesteśmy po ich stronie. No cóż. Kamuflaż aż tak bardzo nie jest dobry. Panie Kodża. Nie masz szans. Przecież tak, do góry znowu coś jest i jest tutaj kolejny pan Modża. No ale no. Zginął. I ty też. Czerwona woda czy krew? Czerwona woda. Jestem pewien. Jestem przekonany, że na pewno tak jest. To są wolno poruszające się koła. I niektóre z budzi całkiem się pchają, żeby mieć swoją kolej. I później nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Bo nie mogą trafić. I przez to jeden nieco tam utknął. Musiał powtórzyć rundkę dwa razy. Na tamtym większym kole. Dobra. I... To nas chyba chciało schwytać, ale na całe szczęście jest tego więcej. Tak, przez tą trawę można wlecieć od dołu, ale od góry już nie da się stąd wyjść. W takim razie. Tam jest wir do góry. Pytanie, czy... Nie, to jest wir powrotny. Tylko ostrożnie tutaj. No, można ciebie załatwić, zanim mnie tutaj spróbujesz porwać. Dobrze wiedzieć. I to jest całe mnóstwo pikori. No, z drogi posągi kamienne przedstawiające nic. Moi. Dobra. I to jest droga powrotna. Dobra. No to lecimy. I coś czuję, że już nie długo będzie koniec, po tym ile mamy... Nie dojdziecie do mnie. No to miałem przed chwilą całkiem ich dużo. A już miałem ich 19. Okej, muzyczka budzi.
Mimo wszystko, jeden toby może być utrapieniem. Nieważne co zrobimy i tak, nas prędzej czy później któryś dorwie. I miałbym wszystko, gdyby nie on. Znaczy no, Togę. Ten tutaj jest słaby, on nie ma szans ze mną. A znikaj. Jesteś słaby i nic nie potrafisz. I nie żyjesz. Nic się nie odblokowało? Nie było dźwięku odblokowania niczego? Jeszcze jeden! A więc to tak, jest was teraz tutaj dwójka. To nie zmienia waszej sytuacji. To nie zmienia tego, że jesteście słabi i nic nie potraficie. Tia. Budzi wszedł i was powymordował bardzo solidnie. I może odebrać zasłużoną nagrodę. Dobra. Zatrzymałeś się na chwilę? Chyba nie. Nic tu już chyba nie ma. Nic już nie ma tutaj dla nas ważnego. Chyba że jakiś sekret tutaj nie. Nie da się nam nawet skoczyć. No, byłoby was w 20, ale no nie. Jeden togę wszystko zaprzepaści. Ale co z Picori? Wszystkie! No tak, no byłby poziom perfekcyjny całkowicie, gdyby nie tamten togę. No ale dzięki za muzykę. Zawsze coś. Zawsze jakieś pocieszenie. No i po raz kolejny świat został uratowany i wyczyszczony. Z tych wrednych. Może, ale i tak czeka nas kolejna przygoda w świecie czwartym. To już koniec tego odcinka. Zapraszam do komentowania i oceniania. Do zobaczenia następnym razem.